Jacek Cygan spod mozaikowych okularów już w pełnej okazałości spogląda na Sosnowiec. Z katedrą w tle u zbiegu ulic Sienkiewicza i Kościelnej można podziwiać świeżo ukończony mural z podobizną znanego sosnowiczanina, autora tekstów, których wersy tworzą cień postaci namalowanej na jednej z kamienic. Jest to jedna z osób, jak wiadomo, która Sosnowiec rozsławiała i rozsławia wciąż. Jacek Cygan też z tego względu, że w tym roku mamy 120-lecie urodzin miasta, chcieliśmy, aby w tym okresie, poza imprezami, które mamy, czyli Dni Sosnowca, które są takim zwieńczeniem tego święta, które mamy, chcieliśmy w pewien sposób uhonorować Jacka Cygana i jakby za tą promocję miasta, którą on wykonywał i wykonuje tak naprawdę cały czas. Choć niektórzy twierdzą, że namalowany Jacek Cygan nie przypomina siebie prawdziwego, to pomysł artystyczny i samo wykonanie to bardzo mozolna praca. Para artystów, która wykonała mural, zrobiła to w 4 tygodnie, jednak same przygotowania trwały 1,5 roku. Na szaliku są literki. Te literki są prawie przypadkowe, natomiast jest to oryginalny wzór szalika Jacka Cygana, który on nam przesłał. I każda z tych liter jest wyklejana mozaiką ceramiczną, którą robiła Marta od podstaw, czyli od rozwałkowania gliny poprzez ostatni wypał ze szkliwem. Ciekawostką jest również wspomniany już cień artysty tworzony przez fragmenty tekstów jego autorstwa. To pochłonęło najwięcej przygotowań, począwszy od ich wyboru poprzez znalezienie wiarygodnego źródła dla weryfikacji poprawności, aż po komputerowe ułożenie i przeskalowanie do 10 metrów wysokości budynku. Jak mówią wykonawcy muralu, naniesione zostaną jeszcze drobne poprawki. Oficjalne odsłonięcie obrazu nastąpi 18 września, a weźmie w nim udział sam Jacek Cygan.